Gwiazda Betlejemska jest niekwestionowanym symbolem świąt Bożego Narodzenia. Obok choinki, jemioły jest już prawie w każdym domu. Można powiedzieć, że od połowy XX wieku gości w europejskich domach. Występuje w tej chwili w szerokiej palecie kolorystycznej. Ta najbardziej tradycyjna to oczywiście czerwona gwiazda, natomiast są odmiany różowe, pastelowe, morelowe, pomarańczowe. Naprawdę rozmaite. W miejscu, w którym się znajdujemy, jest też ogromny wybór tych gwiazd. Gwiazda betlejemska, czyli poinsecja, bo tak brzmi jej druga powszechnie stosowana nazwa, występuje również w różnych rozmiarach i wielkościach. Możemy znaleźć miniaturowe gwiazdy, takie słodziaki, średniej wielkości rośliny, a nawet metrowe drzewka. I tutaj warto zaznaczyć, że w przyrodzie ta roślina osiąga nawet kilka metrów wysokości. Pochodzi ona z Meksyku i w Meksyku można spotkać okazy, które nawet mają 5 metrów. Gwiazda betlejemska jest typowo bożonarodzeniową rośliną, ale stosując kilka prostych zasad, możemy zachować jej świeżość nawet do Wielkiej Nocy. Tylko musimy pamiętać o tym, że gwiazda betlejemska nie może mieć przemoczonych korzeni. Wtedy automatycznie więdnie. Dlatego wskazane jest podlewanie jej 2 razy w tygodniu. W momencie, kiedy ziemia jest lekko przesuszona. Dodatkowo gwiazdę powinniśmy przechowywać w temperaturze około 18 stopni Celsjusza. Nie możemy jej stawiać w przeciągu, dlatego miejsce na parapecie nie jest dla niej wskazane, ponieważ od dołu jest gorąco, a od okna wieje, dlatego to też nie jest dla niej dobre miejsce. Bardziej preferowane są takie miejsca jak stół, komoda, kredens, miejsce w przedpokoju. I najważniejszą zasadą jest kupowanie gwiazdy betlejemskiej w odpowiednim miejscu. W tej chwili znajdujemy się w centrum ogrodniczym, gdzie ona ma tu dogodne warunki. O właśnie temperatury 18 stopni Celsjusza, odpowiednie na naświetlenie. Dlatego pamiętajmy, nie kupujmy gwiazdy betlejemskiej na ulicy. Nie kupujmy jej w miejscach, gdzie jest ona narażona na przeciągi. Ponieważ ona wtedy szybko zwiędnie i nie będziemy się mogli nią cieszyć. I ważne jest, bez względu na to, gdzie ją kupimy, czy mówię o tych właściwych miejscach, żeby ją dobrze opatulić na czas transportu. Ponieważ podczas drogi może również być narażona na chłód i to spowoduje, że te piękne, kolorowe przylistki szybko opadną. Więc pamiętajmy o tym, żeby ją bardzo dobrze zabezpieczyć w drodze do domu. I co najważniejsze, jak już ją przyniesiemy do domu, to pamiętajmy o tym, żeby wstawić ją do najchłodniejszego miejsca, tak żeby stopniowo przyzwyczajała się do temperatury pokojowej. Jeśli będziemy stosować te wszystkie zasady, nasza gwiazda będzie cieszyć nasze oczy na pewno bardzo długo.